Cześć! W dzisiejszym materiale przedstawię Ci aż 25 najczęstszych i najbardziej użytecznych angielskich czasowników wraz z ich przeciwieństwami. Także poznasz dzisiaj aż 50 nowych słów. Bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy. Let's go! Zacznijmy od czasownika ask, czyli pytać. Ask. I jego przeciwieństwo answer. Czyli odpowiadać. Answer. Increase, czyli rosnąć, wzrastać. Increase. I decrease, spadać, maleć. Przy tym czasowniku warto zwrócić uwagę na akcent. Akcent pada na drugą sylabę, ponieważ jeżeli akcent padałby na pierwszą sylabę, increase albo decrease, mielibyśmy już wtedy rzeczownik. Czyli increase, akcent na drugą sylabę, wzrastać, increase, wzrost. Analogicznie decrease, akcent na drugą sylabę, czasownik, spadać, maleć i decrease, akcent na pierwszą sylabę, rzeczownik, spadek. Kolejne czasowniki to accept, czyli akceptować, przyjmować, zgadzać się, accept i decline. Odrzucać, nie akceptować. Decline. Love, czyli kochać. Myślę, że dobrze znany czasownik. Love. I jego przeciwieństwo hate, czyli nienawidzieć. Hate. Add, czyli dodawać. Add. I jego przeciwieństwo, czyli subtract. Odejmować. Subtract. Find, czyli znaleźć, odnaleźć. Find i lose, zgubić, stracić. Lose. Create, tworzyć. Create i destroy, niszczyć. Destroy. Start, zaczynać. Start i finish, kończyć. Tutaj można także dodać parę czasowników o takim samym znaczeniu, czyli begin, zaczynać, begin i end, kończyć, end. Kolejne czasowniki grow, grow, czyli rosnąć i jego przeciwieństwo shrink, kurczyć się, maleć, shrink. Remember, czyli pamiętać, remember, i zapominać, forget, zapominać, forget. Agree, zgadzać się, agree i przeciwieństwo disagree, nie zgadzać się, disagree. Allow, czyli zezwalać, pozwalać, allow i forbid, zabraniać, forbid. Leave, czyli opuszczać, wyjeżdżać, wychodzić, leave i przeciwieństwo stay, czyli zostawać, stay. Push, czyli pchać, push i pull, czyli ciągnąć, pull. Na drzwiach zobaczymy taką nalepkę, z jednej strony push, czyli pchać i z drugiej strony pull, czyli ciągnąć. Kolejne czasowniki open, czyli otwierać, open i zamykać, czyli close, close, zamykać. Laugh, czyli śmiać się, laugh i przeciwieństwo cry, płakać, cry. Join, czyli dołączyć, łączyć, join i przeciwieństwo separate, czyli oddzielać, odseparowywać. Separate. Give, czyli dawać, give i receive, czyli otrzymywać, receive. Inhale, czyli brać oddech i exhale, czyli wypuszczać oddech. Inhale, exhale. Tutaj można również użyć czasownika breathe in, czyli breathe in. Wziąć oddech, breathe out, wypuścić,
oddech. Continue, czyli kontynuować, continue i interrupt, przerywać, interrupt. Win, wygrywać, win i przeciwieństwo lose, przegrywać, lose. Zwróć uwagę, że lose pojawia nam się już drugi raz. Tak, lose może oznaczać gubić, tracić, ale także przegrywać. Kolejne czasowniki. Rise, czyli powstawać, wstawać i fall, upadać. Fall. Lock, czyli zablokowywać, zamykać. Lock. I przeciwieństwo unlock, czyli odblokować, otworzyć. I w końcu punish, czyli karać, punish i przeciwieństwo reward, czyli wynagradzać, nagradzać, reward. Postaraj się zapamiętać te wszystkie czasowniki, te wszystkie pary, bo dzięki temu będziesz znał 50 czasowników więcej. Być może niektóre z tych czasowników większość już znałeś. Niemniej warto sobie te czasowniki zawsze powtarzać. Daj znać w komentarzach, które czasowniki były dla Ciebie nowe. Twoje zadanie na dzisiaj to wybrać 3 pary i ułożyć z nimi zdanie. Czekam na Twoje zdania w komentarzach. Na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia w następnym filmie.